Dzień dobry, Magdalena Kępińska. Czas na nowy odcinek programu Świdnik TV. W dzisiejszym wydaniu opowiemy m.in. o tytule Honorowy Obywatel Miasta Świdnik dla Lecha Leszczyńskiego i Mariana Raczyńskiego, uroczystościach związanych z 43. rocznicą Świdnickiego Lipca, przebudowie skateparku oraz akcji Kulturalne Lato. Rada Miasta Świdnik przyznała tytuł Honorowy Obywatel Miasta Świdnik Lechowi Leszczyńskiemu i Marianowi Raczyńskiemu. Dwie wybitne postaci dołączyły do grona honorowych obywateli Świdnika. Pan Marian Raczyński, pływak, trener, pedagog, mistrz świata w kategorii Masters, inicjator lekcji pływania w świdnickich szkołach, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz działalność, która w bezpośredni sposób przyczyniła się do rozwoju miasta Świdnika. I druga wybitna postać, pan Lech Leszczyński, znany i ceniony choreograf tańca ludowego, ambasador folkloru, pasjonat polskiej kultury, ale również wychowawca młodzieży. Założyciel i kierownik zespołu tańca ludowego Leszczyniacy, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie życia społecznego i kulturalnego miasta, no, również za działalność, która przyczynia się do promocji Świdnika. Serdecznie gratuluję wspaniałych sukcesów i osiągnięć każdemu z panów. Dziękuję za wasz wkład w budowanie naszej lokalnej tożsamości. Całą karierę w zasadzie zaczynałem właśnie od pływania. Kiedy miałem 9-10 lat w Dzierżoniowie Śląskim, rozpocząłem, tam cała rodzina się wyprowadziła z Międzyrzeca Podlaskiego i tam były warunki do uprawiania sportu. Ponieważ ojciec mój zginął na wojnie, byłem półsierotą i dostałem się do szkoły tak zwanej TPD, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. I Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wszystko robiło, żeby rozwijała się ta młodzież. Oprócz nauki chodziliśmy na basen, na wspaniały basen był wybudowany z okazji Olimpiady w 1936. W Berlinie, wiadomo. No i od tamtej pory zacząłem pływać. I tak zacząłem pływać, żeby był najlepszy w Polsce jako zawodnik. Nie chodzi o mastersów wiekowych, tylko jako zawodnik. I wprowadziłem do Polski nowoczesne pływanie, tak zwane stylem delfinowym. Jestem bardzo zadowolony. Tak jak w jakimś tam kabaretowym opowiadaniu. Jestem bardzo zadowolony. Nie, żarty jest poważnie, ale kocham to miasto. Nie tylko chcę zostać w nim, mimo że nie mieszkam, ale cieleśnie i duchowo na zawsze. To jest duża satysfakcja uczyć dzieci, młodzież i uzupełniać tą lukę w kształceniu tych młodych ludzi, bo przecież nie zapominajmy, że w okresie międzywojennym każdy dobrze wykształcony człowiek umiał zagrać na instrumencie i zatańczyć. I my staramy się to kontynuować, żeby ta młodzież miała właśnie te podstawy i to się sprawdza, bo wielokrotnie jak idą gdzieś na jakąś zabawę czy wesele, to wszyscy chcą z nimi tańczyć. Zmiany w Urzędzie Miasta Świdnik. Burmistrz Waldemar Jackson powołał na swojego drugiego zastępcę Jerzego Irsaka. Po konsultacji z radnymi i koalicjantami zdecydowałem się powołać nowego zastępcę burmistrza. Dotychczasowy prezes PGIMEK-u Jerzy Irsak wykazał się w ostatnich latach talentem menadżerskim. Kierowana przez niego spółka otrzymała w tym roku nagrodę Diamenty Forbes 2023. Nagroda ta została przyznana za najbardziej dynamicznie rozwijającą się firmę w Polsce, wśród grona innych firm. Nowy zastępca jest zorientowany w działaniach związanych z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej i nie boi się nowych wyzwań. Mamy świetnie rozbudowaną infrastrukturę wodną, nowa magistrala, natomiast infrastruktura ściekowa jest kanalizacyjna, ona jest
już troszeczkę, ona oczywiście działa i funkcjonuje, ale to jest ten moment, w którym powinniśmy pomyśleć. I tutaj powiem, to jest bardzo, bardzo odważna i bardzo dobra decyzja burmistrza Jacksona i burmistrza Dmowskiego, że zauważyli ten problem, że tą infrastrukturę, która jest niewidoczna, ale bardzo kosztowna, tą infrastrukturę też trzeba no, zmodernizować, zrobić. I to też jest moje takie pierwsze główne zadanie, żeby to tym się po prostu zająć. W tym roku mija 43. rocznica strajku pracowników WSK PZL Świdnik. Jak co roku, świdniczanie przypomną o wydarzeniach z tamtych dni. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Świdnika na 43. rocznicę Świdnickiego Lipca. Obchody tradycyjne już zaczynamy w sobotę tym razem, nie w niedzielę. Jest to związane też z imprezami towarzyszącymi, które akurat tego dnia będą się odbywały, żeby to wszystko uatrakcyjnić dla mieszkańców Świdnika. Zaczynamy o godzinie 16 na terenie PZL Świdnik od złożenia w części oficjalnej wiązanek kwiatów i przemówień okolicznościowych. Później o godzinie 18 w Kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła odbędzie się msza święta w intencji pracowników i w międzyczasie rozpocznie się w muszli koncertowej Centrum Usług Społecznych festyn rodzinny adresowany w pierwszej części dla dzieci, później dla dorosłych, a w międzyczasie też będzie się odbywała taka impreza towarzysząca pod nazwą Bitwa Regionów i jest to chyba po raz pierwszy w naszym mieście organizowany konkurs kół gospodyń wiejskich. Także coś fajnego, coś nowego. Zapraszamy serdecznie. Władze miasta zaprezentowały koncepcję nowego skateparku przy Alei Lotników Polskich i ulicy Piłsudskiego. Zgodnie z koncepcją, nad którą miasto pracowało z Bońkiem Falickim, który wcześniej pomagał przy projekcie skateparku przy szkole podstawowej nr 5, nowa inwestycja zostanie wkomponowana w otoczenie. Znikną wysłużone metalowe rampy, a zastąpią je betonowe elementy dające większe możliwości jazdy na deskorolce czy rolkach. Skatepark będzie też oświetlony. Prezentacja koncepcji to pierwszy krok do realizacji zadania. Kolejnym będzie naniesienie poprawek, wystąpienie do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie oraz ogłoszenie przetargu na budowę skateparku. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki przy PZL Świdnik SA doczeka się pomnika. Monument stanie przy ulicy Niepodległości 12B. 23 listopada 1973 roku powstał Klub Honorowych Dawców przy PZL Świdnik wówczas i w tym roku przypada jubileusz 50-lecia. Dlatego chcemy to 50-lecie, żeby było takim uhonorowaniem naszej działalności, to wystąpiliśmy do Rady Miasta o umożliwienie postawienia pomnika krwiodawców. Jest to jeden z najlepszych klubów nie tylko na Lubelszczyźnie, ale i w Polsce. Najbardziej doświadczony, najbardziej zasłużony. Najwięcej oddaliśmy litrów krwi, bo przez ten okres 50 lat to ponad 1500 akcji poboru krwi, w których uczestniczyło ponad 48,5 tysiąca ludzi i pozyskanie 20 500 litrów krwi. Seanse filmowe, potańcówki i chill pod chmurką. Do Świdnika wraca akcja Kulturalne Lato. Sponsorem tytularnym wydarzenia Kulturalne Lato 2023 jest przedsiębiorstwo komunalne Pegimek. W ramach Kulturalnego Lata Miejski Ośrodek Kultury zaprosi Świdniczan na kino plenerowe, strefę chill i potańcówki. Seanse filmowe zaplanowano na 15 i 29 lipca oraz 5 sierpnia na terenie Zielonego Lo w Parku Avia. Strefa chill z DJ-em powstanie na parkingu Parku Avia i będzie można z niej skorzystać 22 lipca oraz 12 i 19 sierpnia. Natomiast na tańce pod chmurką w dniach 20 lipca i 10 sierpnia mieszkańcy wybiorą się do muszli koncertowej przy dziennym domu seniora CUS. Największym wydarzeniem wakacji będzie jednak trzecia Świdnicka Noc Kultury, która odbędzie się 26 sierpnia. Żółto-niebiescy zakończyli już sezon piłkarski. O jego podsumowanie i plany na kolejny rok zapytaliśmy prezesa MKS Awi Świdnik. Za nami sezon 2022-2023. Rozegraliśmy najlepszy sezon od lat, po którym pozostał niedosyt, nawet wielki niedosyt. Oczywiście drugie miejsce, można powiedzieć, że to
sukces, ale nie dla nas. Marzyliśmy o awansie. Jeśli chodzi o krótkie podsumowanie, to oczywiście świetna defensywa. Jedynie 4 porażki i 26 straconych bramek. To najmniej w całej lidze. Mówi się, że mecze wygrywa się ofensywą, a tytuły zdobywa się defensywą, obroną. No niestety my zdobyliśmy z świetną defensywą jedynie 2. miejsce. Zabrakło czegoś, zdobyliśmy około 58 bramek, to najmniej z całej pierwszej szóstki, także na pewno tu były deficyty. Zabrakło czegoś, zabrakło, można powiedzieć, przepchnięcia kilku spotkań na naszą korzyść. 11 remisów to zbyt dużo, żeby ligę wygrać, ale to już za nami, nie rozpamiętujemy tego. Teraz przed nami nowy sezon i skupiamy się w 100% na ciężkiej pracy. Jeśli chodzi o nowy skład, bo skład wymaga odświeżenia, będą zmiany, będą wzmocnienia na wielu pozycjach. Niedługo odkryjemy karty i przedstawimy nowy skład żółto-niebieskich, zwłaszcza, że to nie tylko nasz cel, ale taki cel przedstawił nam właściciel klubu, czyli miasto Świdnik. Poziom trzeciej ligi podnosi się. Zespoły, które tam występują, zdecydowanie się profesjonalizują. Stąd nasz pomysł, aby wystąpić właśnie do PZPN-u z wnioskiem o zmianę tego regulaminu. My zaproponowaliśmy, aby wszystkie drużyny z tych 4 grup, które zajmą 2. miejsce, grały ze sobą potem turniej barażowy, czyli półfinały, 2 półfinały i potem finał, a zwycięzca finałów awansuje bezpośrednio do 2. ligi. To jest nasza propozycja do PZPN-u. Oczywiście jest to propozycja. Cieszymy się, że tę propozycję wsparło ponad 20 zespołów z trzecich lig, z różnych grup. One również czują to samo i cieszymy się, że jest takie poparcie i mamy nadzieję, że PZPN znajdzie dla nas czas i spotkamy się, aby merytorycznie o tym rozmawiać, merytorycznie i skutecznie. Już w ten weekend w Parku Awia pojawi się wodny tor przeszkód. Już od najbliższego poniedziałku, od 3 lipca, przez następne 2 tygodnie będzie do Waszej dyspozycji wodny tor przeszkód na naszym basenie. Jest to taka atrakcja, którą już kolejny raz mamy okazję gościć, dlatego że zyskała sobie bardzo wielu sympatyków. To jest taki dmuchany plac zabaw dla dzieci powyżej 6 roku życia. Zapraszamy wszystkich, nie tylko dzieci, ale również ich rodziców, bo to atrakcja tak naprawdę dla całych rodzin. Staramy się też, żeby za każdym razem ten tor był urozmaicony. Wybieramy różne przeszkody, tak żeby był on nowoczesny i żeby były różne poziomy trudności. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek naszego programu.